Studenci go bardzo szanowali. Z jednej strony za wiedzę, bo rzeczywiście wiedzę miał olbrzymią, a z drugiej strony za pobożność. Powiedzmy, w każdy, jeżeli chodzi o w Wielkim Poście, to prawdopodobnie codziennie odprawiał drogę krzyżową, bo jak była przerwa 15-minutowa, byśmy mieli wykłady na parterze, była taka duża sala rekreacyjna, a na drugim piętrze tego samego budynku były stacje drogi krzyżowej, więc wtedy on na tej przerwie 15-minutowej szedł i tam wtedy odprawiał drogę krzyżową. Oczywiście w Wielkim Poście, bo te zajęcia były w środę, jak pamiętam. Więc w środę, nie akurat nie był to piątek, ale była środa i on wtedy odprawiał drogę krzyżową.